jeżyny jeszcze niedojrzałe, ale w górnych partiach jest jeszcze, są jeszcze jagody, słuchajcie. Pokarm naturalny. Także jemy. I idziemy dalej. Dochodzimy do skrzyżowania szlaków. Kończy się tutaj nasza droga niebieskim szlakiem. Teraz pójdziemy dalej żółtym w kierunku Wali Góry. Ale zanim, to w tym pięknym miejscu zrobimy sobie przerwę. Jeszcze chcę tą wiatkę zobaczyć, co to jest. Zobaczcie, jak tutaj prace leśne trwają. I tak to wygląda, że to nie 4x4 rozjeżdżają, tylko opiekunowie lasu głównie. Co to jest? No zobaczcie, można spać tu nawet. Są takie... No i kurde, no zobaczcie. El Brewery, Mary Berry tutaj. EB od 20-30 lat już nie ma, a tu jeszcze mają. Sypialnia, tak? Piękna. Ale my sobie pójdziemy tu. Zamek Radosno, tam będę chciał pójść. Dojdziemy tam dzisiaj, ale inną trasą. Zrobimy sobie tutaj małe przerwę na małe co nieco. Dochodzimy do domku myśliwskiego Hochbergów i punkt widokowy na góry, cały masyw śnieżnika i inne miejsca. Tutaj ostatnio Darek nadawał, pokazał to miejsce, że warto tutaj przyjść. Także będziemy sobie zaraz tutaj zwiedzać. Zobaczmy, co tu jest. Zostały tylko już podwaliny, fundamenty. Wszystko, co było z drewna, już tego nie ma. Trochę kamienia, tego rumoszu takiego kolejowego. Zlepiali to cementem i budowali. Szczyt Wali Góry nie jest już tak spektakularny jak domek myśliwskich Hochbergów. Szczyt Wali Góra 936 metrów. Ale spacerek fajny, chodzi się sympatycznie. Zaraz zobaczymy do tego schronisko Andrzejówka. I dalej poruszamy się spacerkiem tutaj po górach Dolnego Śląska. Jesteśmy przy schronisku. Też jest wiatka. To już komercja, ale zastanawiam się. Chyba tu sobie na nocleg przyjechał tylko, żeby się przenocować na przykład tutaj. Ciekawe. Chciałbym się ognisko rozpalić. Tak tradycyjnie, po indiańsku. Po staropolsku. Muszę znaleźć takie miejsce właśnie. Żeby się nie narazić na represje ze strony aparatu przymusu. Już tam już kilka razy miałem styczność i jak się da, to wolę uniknąć. Jak się nie da, to trudno, trzeba będzie zapłacić. Wędrując sobie po górach, dochodzimy do ruin zamku Radosno, położonego pomiędzy, w Sudetach, w górach Sowi, w Sudetach Środkowych, pomiędzy Sokołowskiem
a nie Sokołowickiem, jak wcześniej mówiłem, tylko Sokołowskiem oraz Rybnicą Leśną. Tutaj kiedyś był właśnie zameczek. I sobie podejdziemy tu wyżej. Zobaczymy, co tam z niego się stało. Już widzę jakąś basztę tam u góry. Zobaczcie, to wszystko na tym rumoszu skalnym budowane. Takie tutaj jest jakaś jaskinia. Patrzę, czy coś tu jest. Nie ma jaskini. Ale ten wąwóz wygląda naprawdę ślicznie. Chodząc sobie po terenie, po lesie, jeszcze jak wszystko jest zielone, to można przejść obok tego, w ogóle nie zauważyć, tak? Trzeba wcześniej wykonać badania badania takie literaturowe, wiedzieć co chce się znaleźć i na tej podstawie wytyczać szlaki, bo można by to było minąć, tak samo ten wcześniejszy. Też go minąłem, ale wiedziałem, że gdzieś jest, to zacząłem szukać. To chyba najciekawsza część tego zameczku. Ścianka wspinaczkowa, już widzę. Już mój umysł to procesuje, że tu można byłoby fajnie się powspinać. No niesamowite. Jakby bez ładu i składu się wydaje. Ciach, powkładane, albo już po prostu erozja wypukało. Tu już w ogóle na dole, tam już jest, nie wiem na czym to stoi. Szukam wejścia do środka. Tu jest wejście. O. Po co takie coś było zbudowane? Takie wąskie. Do jakim celu? Czy tu były jakieś obronnym, że tu na tą wieżyczkę się wchodziło, były jakieś schody? Na przykład. Ale od tej strony, zobaczcie, to jakiś konkretny murarz robił. Wszystko ładnie porobione. Poziom, no wszystko tak estetycznie. I teraz pytanie, czemu to jest przerwane? Czy to było zamknięte? Czy tu było okienko prawdopodobnie w tym miejscu, bo jest kamień inaczej obrobiony, tu jest rozwalone, to już nie widać. No i czapy też nie ma. Chodzą po terenie. Natknąłem się na jakiś stary cmentarzyk. Coś tutaj wyryli. Rompler. Właścicieli tutaj sanatorium. Stary orzeł. Teraz zobaczcie, jakich używali postumentów, jaka była architektura. W porównaniu do starych polskich. Tu mi się bardzo podoba, bo widzę, że fajne kamienie użyli. Gdzieś tu na uboczu, tak gdzie nikt nie chodzi. W górach znaleźli taki punkcik i chowali. I teraz tak, tu jakiś sarkofag jednak jest, czyli już coś słabo. Słabo też. Kamienie ogromne, monumenty. No, i tu jeszcze coś jest, jeszcze dwa. O, ten był taki jakiś w miarę, tu pewnie ktoś usunął krzyż. Jest jakiś znicz, czyli ktoś jeszcze tutaj opiekuje, tu też jest znicz. Zobaczmy, bo ten jest taki bardziej zadbany. Rudolf Rompler, pastor. I tu mamy datę 1884, się urodził. 1919 dokonał żywota w 3D. No ale sympatyczne miejsce, zadbane. Czyli jak Polska, jako dziedzic tych terenów, dba o to, żeby pamięć o wcześniejszych gospodarzach tych terenów nie była zbezczeszczona, tylko żeby było z szacunkiem, żebyśmy się odnosili.
co jest sympatyczne i obyśmy tak, taki mieli stosunek do wszystkich innych nacji, które tutaj żyły, mieszkały i ludność jest tu pochowana na naszych terenach. Znajdujemy się w miejscowości Golińsk, kilka kilometrów od granicy polsko-czeskiej, od Mezimesti, na tak zwanych czerwonych skałkach. Dzisiaj tu będziemy biwakować, w takim miejscu właśnie agroturystycznym. Ognisko tutaj już ruszyło, wystartowałem. Zobaczymy, jak to tutaj idzie. Właśnie, no te, wiecie, po deszczu wszystko mokre, nie chce się palić za bardzo, ale poradzimy sobie z tym. Także dzisiaj będzie tu takie prawdziwe, to co naprawdę najbardziej lubię, czyli ogień, to co siedzieć w tym samochodzie od 20 czy tam od 19, wybastować, jak można sobie siedzieć do 22, 3 przy ognisku, w ciepełku i dopiero się kłaść spać. Także tak to dzisiaj nasza sytuacja wygląda. Bardzo pozytywnie. Jest weekend, piąteczek, sobota, niedziela. Jutro uderzymy na Czechy, na te skalne miasto. Tam sobie zwiedzimy. Zobaczcie, tutaj tak strumyczek płynie. No jest bajka, 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 naprawdę bajka. Tylko patrzę, czy tutaj skałki, czy tu można byłoby potrenować na przykład spinaczkę. Czy są gdzieś właśnie takie te do treningu. Bo chociaż sobie pozjeżdżać. Kolinie wziąłem swoich.